Internet już funkcjonuje dosyć długo. W Polsce od 26 lat go mamy. Jest całe pokolenie młodych ludzi wychowane w czasach, kiedy już internet, urodzone w czasach, kiedy już internet był. Więc jesteśmy już z nim zaznajomieni, do niego przyzwyczajeni. Czy internet teraz jest bezpieczny? To jest bardzo trudne pytanie. Internet nigdy nie będzie bezpieczny, dopóki dostęp do niego będą mieli ludzie o nie do końca dobrych intencjach i niebezpiecznych motywacjach. I to, co cały czas jest naszym zadaniem, w momencie, kiedy do internetu ma dostęp praktycznie wszyscy, bo wróciła Pani do historii internetu, on kiedyś był elementem elitarnym, dzisiaj jest dostępny dla wszystkich i tak jak rozmawiamy z rodzinami, na przykład pytając się, mieliśmy ostatnio taką okazję, żeby rozmawiać, jak te praktyki związane z internetem wyglądają, do czego internet jest wykorzystywany i słyszymy tak, no do niczego, no bo w sumie zadając dodatkowe pytania wychodzisz do wszystkiego. Więc już człowiek w zasadzie nie jest w stanie powiedzieć, bo używa do kupienia biletów, do zapłacenia rachunków, do zrobienia pracy domowej. Więc ten internet gdzieś tam jest bardzo głęboko zakorzeniony w naszej codzienności. I teraz pytanie, na ile my patrzymy, jak nasze dzieci z tej sieci korzystają, na ile potrafimy jako dorośli tą ochronę, którą potrafimy gdzieś rozwijać offline, potrafimy również kontynuować w sieci, bo nie jest to nic innego. Ten świat dziecka po prostu jest realizowany, odbywa się też w internecie, opiera się na tych samych zasadach funkcjonowania i my tam jako dorośli musimy być obecni. I ta konferencja, która już dzisiaj ma 11 lat, to jest 11 edycja, ma za zadanie właśnie przypominać o wszystkich aspektach, na tyle na ile jest to możliwe w 2 dni, związanych z obecnością dziecka w sieci i z tą obecnością kreatywną i z tą promocją jego bycia jak najbardziej kompetentnym, wprawionym internautą, wykorzystującym potencjał sieci, a z drugiej strony jak go chronić, bo taki mamy obowiązek. Mamy obowiązek jako rodzice, mamy obowiązek jako nauczyciele, dziś nawet ustawowy też obowiązek jako choćby dyrektorzy szkół. I też mamy obowiązek jako biznes dostarczać młodym ludziom internet, żeby nie byli wykluczeni, żeby na arenie w konkurencji międzynarodowej byli na tym samym poziomie. Więc tu jest szereg różnych celów i różnych ważnych punktów do pogodzenia. Jeżeli to jest 11 edycja konferencji i na każdej mówi się o tej samej tematyce, to co nowego się pojawia na tych obradach i jakie nowe problemy są poruszane? To jest dobre pytanie, bo dzisiaj wiele padło takich słów, że my musimy łączyć nowości, wprowadzać nowości, bo z nowości potem mogą rozwijać się poważniejsze problemy, poważniejsze zjawiska, ale też musimy pamiętać o stałych zagrożeniach. To bardzo łatwo pokazał choćby błękitny wieloryb, tak zwany ten fake news, który pokutował wiosną, że on zwrócił uwagę nagle na problemy bardzo długo obecne, na problemy szkodliwych, niebezpiecznych treści, które na przykład nakłaniają dzieci do podejmowania internetowych wyzwań. Mówimy o tym nowość. To w internecie było, ale nagle coś nowego zwróciło znów na to uwagę. O niebezpiecznych ludziach zachęcających dzieci do podejmowania ryzykownych zachowań, o treściach, które na przykład pomagają dziecku podejmować jakieś działania autodestrukcyjne. I to też było. Cyberprzemoc, no jak pokazał raport NIK, niesamowicie aktualna. Mówimy o tym od lat. Natomiast cały czas wymaga z naszej strony wiele aktywności. Ale do tego dochodzą bardzo różne nowości. Dochodzą problemy związane z algorytmizacją świata i problemy związane z internetem rzeczy, a w ślad za tym z internetem zabawek. I w NASK-u teraz jesteśmy właśnie na początku w zasadzie realizowania projektu dotyczącego internetu zabawek. Mamy wstępne takie badania, żeby sprawdzić, na ile w ogóle internet rzeczy jest w Polsce rozpowszechniony. Na ile ludzie zdają sobie sprawę, że z internetem rzeczy wiążą się takie same zagrożenia, jak w ogóle z siecią internetową. Pytaliśmy się na przykład, kto ma sprzęt typu smart u siebie w domu i bardzo ciekawe były wyniki, bo tak jak smart TV to jest w ogóle prawie 60%, to nas zaskoczyło. Natomiast bardzo dużo smart lodówek, smart pralek w stylu 20% i to nam pokazuje, jak potrzebne jest dodefiniowanie w ogóle tego zagadnienia, dlatego że wielu producentów dzisiaj używa modnie określenia smart na rzeczy, które po prostu mają dodatkowe opcje. Inteligentne mrożenie, dodatkowe funkcje. Nie do końca wiemy tak naprawdę, co to znaczy, że urządzenie jest w tym nowym sensie smart, czyli podłączone do sieci, zarządzane zdalnie i w związku z tym też podatne na ewentualne przejęcie, na ewentualne ataki hakerskie. I to samo znów dotyczy zabawek.
Zabawki tak naprawdę będą pewnie rozpowszechnione dopiero za jakiś czas. Dzisiaj one wchodzą, pojawiają się pierwsze, no znamy wszyscy drony, zdalnie zarządzane samochody, programowane, które mogą się poruszać. Natomiast są zabawki na rynku, na świecie, które poddaliśmy takim wstępnym testom. Sprawdzamy ich podatności, sprawdzamy jak wygląda pobieranie danych przez te zabawki. Już wiemy, że na przykład ich regulaminy prywatnościowe pozostawiają bardzo dużo do życzenia, ale też obietnice trwałości takich zabawek pozostawiają dużo do życzenia. I też o tym często użytkownik nie myśli, że system wspierający taką maszynę, takiego dinozaura i lalkę, może po prostu za 2-3 lata przestać funkcjonować. I to, co na co bym chciała szczególnie zwrócić uwagę, w badaniach rozmawialiśmy, na co dorośli zwracają uwagę, kupują zabawkę. Bardzo dużo osób mówiło o bezpieczeństwie, no bo naprawdę na wysokim poziomie odpowiedź, na równi z ceną, bezpieczeństwo i cena. Natomiast 60% plus minus respondentów powiedziało, że nigdy bądź rzadko rozmawiał o bezpieczeństwie w sieci, więc to bezpieczeństwo zabawek trzeba przełożyć razem z tą wiedzą, że to są po prostu zabawki, które mają w sobie wszystkie zagrożenia internetowe pod kątem właśnie udostępniania swoich danych. I też, to też było dla nas zasmucające, że tak wysoki procent z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci nie rozmawia. I czemu nie rozmawia? To z wywiadu wynikło, bo uważa, że dzieci wiedzą lepiej i więcej. I to jest ta ułuda, w którą my jako dorośli wpadamy, że to pokolenie, tak jak pani mówiła, wychowane w internecie, w świecie internetowym, to, że nam dziecko odpali szybko komórkę, nie znaczy, że wie, jak bezpiecznie z niej korzystać. Tu już jest dalej rola rodzica. I w tym świecie internetowych zabawek to nasza rola będzie jeszcze bardziej skomplikowana. A czy rodzic, który nie wie, jak szybko odpalić komórkę i nie jest taki biegły w poruszaniu się, w posługiwaniu się urządzeniem, jest w stanie przekazać dzieciom jakąś wartościową wiedzę na temat bezpieczeństwa? Absolutnie jest. Dlatego, że myśli o codzienności, myśli o zwykłym życiu. Mówi, po pierwsze, idzie do sklepu, jak chce dziecko, już podejmuje tą przemyślaną decyzję, że to jest na przykład czas na smartfon, że to jest na przykład czas na tablet. Idzie do sklepu, gdzie to kupuje i mówi, to będzie urządzenie użytkowane przez dzieci. Teraz operatorzy na podstawie różnych samoregulacji mają bardzo dużo produktów, które po prostu pomagają. Mają filtry rodzicielskie, możemy ustawić takie urządzenie tak, żeby na przykład filtrowało niebezpieczne treści, których chcemy uniknąć. A potem, nie dodawaj osób, których nie znasz do społecznościówki. Nie loguj się w społecznościówce, póki nie masz 13 lat. To zresztą może być zmienione zgodnie z nowym prawem ochrony danych osobowych. Ale to są wszystkie te rzeczy, o których mówimy dziecku na co dzień. Musimy tylko o tym przedłużeniu jego rzeczywistości pamiętać w rozmowach i w naszym myśleniu o bezpieczeństwie. Dobrze, jeszcze tylko chcę zadać bardziej szczegółowe pytanie o zabawki. Inteligentne zabawki, jakie mogą mieć przykładowe funkcje, do których potrzebny jest dostęp do internetu i czy to mogą być korzystne dla dziecka funkcje? Znaczy generalnie one są dlatego korzystne, że pozwalają na taką rozmowę. Czasami nam się wydaje, że więcej, że ta rozmowa będzie na wyższym poziomie, te zabawki nas czasami rozczarowują, natomiast one faktycznie korzystają z zasobów internetowych, żeby móc z dzieckiem się komunikować. No tylko, że niebezpieczeństwo polega na tym, że producenci mówią, my musimy pobierać dane, żeby lepiej poznać dziecko, żeby rozmowa była naturalna, ale z drugiej strony przechowywane są te dane w chmurze, na prywatnych serwerach, często przekazywane do krajów trzecich, gdzie na przykład ochrona danych osobowych może być absolutnie nie tak zaawansowana, jak w tym reżimie naszym chociażby Unii Europejskiej. Więc my dzielimy się danymi w postaci nagrań dźwięków z całego domu często, bo one są wyposażone w głośniki, są wyposażone w kamery. No znamy sytuację, że nawet rząd niemiecki na początku tego roku zakazał wwozu jednej z takich lalek inteligentnych, Kylie bodajże, bo właśnie uznał, że jest to zbyt duże zagrożenie dla prywatności obywateli niemieckich, tak? Ponieważ te dane są gdzieś przechowywane i zbierane są z dużej przestrzeni, plus umożliwiają na przykład przejęcie takiej zabawki przez osobę nieupoważnioną, na przykład komunikowanie się z dzieckiem bez wiedzy rodziców. Więc tu jest szereg bardzo różnych aspektów. Te zabawki pobierają bardzo różne dane i w ramach naszego projektu będziemy też to sprawdzać. Także będziemy wiedzieć więcej. Dziękuję.